Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls 3. Zwiedzamy niedogasające jezioro aktualnie. I dajemy się trafić jak pojebani. Pojebana ta balista jest naprawdę. Okej. Okay. Jak plus. Dużo dolnych tytanii tu, świetnie. Teraz lecimy tutaj. Jest kolejny dużo dolnych tytanii tu. Piękny składzik sobie znaleźliśmy. Już prawdopodobnie będziemy mogli ulepszyć na maksa broń. Tam coś pływa. A tu można wejść. Jezus Maria, jak się przestraszyłem. Dobra, schowaj się. Przed tobą rycerz, teraz więc bicie na miazgę. Jaki rycerz? Dostaliśmy migoczący tytan, świetnie. Tam jest jeszcze jeden. Teraz w coś wejdę. Grudka tytanitu, pięknie. Jesteś przeciwnikiem, przyjacielem. Kim jesteś? Przed tobą rycerz. No dobrze. Rycerz jest jakiś tak straszny, że nie mam się go bać, czy jak? Jeżeli tak, to zmienimy sobie na czarne bomby. Czemu by nie? Mhm. To wygląda jakby naprawdę, bo przeciwnikiem tu jest za dużo. Tych ciał. Dobra. To był magiczny atak. Czy ten specjalny jeden? Ok. Trzy ataki potrafią mi zabrać całe zdrowie, a ja mogę go przekuć. Liczący choracy. Teraz pytanie, czy ja mam go atakować? To jest moje największe pytanie. Tarcza Levelina. Coś tam. No ale widać, że tutaj jest cała masa tych ciał, więc chyba miałem go atakować, nie wiem. Żółta pigułka robaka, świetnie. Dużo odłamek titanitu. Przed tobą żal. Ach, święty. Smutek. Nie wiem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Możecie mi napisać w komentarzach. Ale trudno, no Dark Souls jest taką grą, że tutaj się w zasadzie testuje się wszystko. Nie był on trudny. Zdobyliśmy też sporo fantów, zwłaszcza tych dużych odłamków tytanitu, więc na pewno ulepszymy katanę na plus 5, albo plus 6 nawet. I będziemy musieli ją później ulepszyć na... takim już grudkami tytanitu. Albo sztabami tytanitu, nie wiem. Nie wiem, co jest w następnej kolejności, chyba sztaby tytanitu albo grudki. Zobaczymy. Tak czy siak, musimy pobiec teraz tędy. Tam jest krab. Czy dałoby się sprawić, żeby ta balista trafiła przed niego? Walę mu w muszla i tak zadaje kosmiczne obrażenia.
Mhm, świetnie. Podoba mi się ta gra łucznika. Cieszę się, że wybrałem postać nastawioną na zręczność. Wiecie, ja grałem na czuja, więc nie planowałem aż tak szerokiego wykorzystywania łuku. A jednak przydaje się on niesamowicie. Teraz zginiesz. Pięknie. Krab zabity, co zostawiłeś? Niech ta balista przestanie strzelać. Odłamek tytanitu. No, spodziewałem się czegoś więcej. O. Tu. Widzicie, że ona ma taki zasięg, aż marny. O Boże. Jezus. Pojebane. Mam nadzieję, że za zabicie tych krabów dostaniemy coś opłacalnego. Będę przez pół dnia zabijał kraby. Nie mogę się doczekać, kiedy też uciszymy tą balistę i jeżeli te kraby pilnują czegoś ciekawego, to będzie interesujące wtedy. Bo na to tak naprawdę liczę, na to, że kraby coś pilnują. Cudownie. Ponownie odłamy tytanitu. W takim razie te kraby spuluję. Tam są bardzo, bardzo, bardzo dużo ich jest jeszcze. Tak mnie prawie trafiło. Okay. Wow! Taka miła niespodzianka, że i tak cię trafi. Dobra, czy wy czegoś pilnujecie, kraby? Maria! Kurde. Autentyczny. Nie dziwię się, jak zaraz. Trójna balista. No chodź tu, pajacu jeden. O nie! Napierdolę! Ja mam nadzieję, że naprawdę to jest warte tego wszystkiego. Tak jakby troszeczkę ją... Ta balista go pokiereszowała, ale... Wypijmy Estusa. Już wiecie, czemu nie chcę z nimi walczyć normalnie. Bo samobójstwo by to było. Trzeci krab nie żyje. Jezus,
kurwa mać, nie mogę, no nie mogę za tą jebaną balistą. Więc pójdę na górę ją zgaść, autentycznie, już nie wyrobię za chwilę. Jak tam na górę wejść? Dobra, wejdźmy na górę, bo to jest bez sensu. Może tam jest jakieś wejście. Nie da się nawet przed nią uciec. Biegnąc sprintem. Po prostu nie da się. Strzela za szybko. Nie znoszę takich elementów. Po prostu nienawidzę. A jest niestety cała masa. Tu strzelaj. Widzę, widzę. Tu we mnie wal. Domyśliłem się, co trzeba zrobić, bo już wcześniej rozwalił mi taką ścianę. I tak mnie trafił, i tak. Najgorsze jest to, że nie starczy mi stusów do tego, co chcę. A jaki pierścień zdobyłem? Co to było? Zwiększa absorpcję obrażeń od błyskawic, ognia, mroku i magii. Fajne. Okay, ostatni estus mi został. Ja nie wiem, czy tak trudno jest zrobić sprawiedliwie działające strzelanie z obiektów, by nie, to, nie było to jakoś sztucznie namierzane. Idziemy sobie tam, zobaczymy, może nie będziemy wszystkie zabijać. Próżna, próżna. Nawet dwa razy zostałem trafiony, super. Kamień chaosu, o, będziemy mogli zrobić chaos Blade'a. Czy tam się opłaca teraz biec? Czy co, nie. Weźmiemy kość wiodącą do domu. Kabliczka zjednoczenia. I Chaos Blade. Tylko czy Chaos Blade, z tego co pamiętam, potrafi nam zeżreć życie przy atakach. Ale najlepiej się skaluje bodajże z siłą, z zręcznością na katanie. Wzmocni butelkę Stusa, nie mamy. Wzmocni broń. Katana plus 5 będzie na plus 6. Świetnie. Grudka tytanitu, no to plus 7 broń. Potrzebujemy jeszcze 4 grudek tytanitu. I możemy też łuk, długi łuk, łuk mroku na plus 4 wzmocnić. Tak też robimy. Nieźle. Zaklęć broń przy okazji. Ciężka katana, ostra katana, ulepszona, czysta, kryształowa. Zatruta, oczekatana głębin, proszę, proszę. Od mroku może być teraz. Poświęcona oczekatana od... nie wiem czego. A skalowanie się z wiaru na poziomie B. C. Na poziomie B. Z taką ilością już powinniśmy zadawać większe obrażenia. Ostry klejnot mamy tylko jeden. Więc aktualnie mamy 150 plus 150 to jest 312 obrażeń. To nam da 180. Teoretycznie trochę większe będą. Żeby zrobić ją teraz na ostrą, bo się skaluje ładnie ze zręcznością. Ale wtedy przestaniemy bić też od ognia. Myślę, że to będzie dobry wybór. Aktualnie. Może jeszcze ją podtrzymać na tej... na tej... Ma chyba tylko jeden ostry klejnot, prawda? Ja bym chciał, żeby ta broń się skalowała jak najbardziej. Dzień. No właśnie. By stworzyć ostrą broń.
później i na PvP, na pewno ją zmienię w Ostrze Chaosu. Okej, okay, raz kozi śmierć. Mamy 40 zręczności, to naprawdę jest masa. Zaklnij broń. Robimy ostrą uczy katanę. Będzie się skalować na punkt na poziomie B. Obrażenia fizyczne. Trwa absorpcja. Teraz naprawdę. Dobra, robimy ten ostry klejnot. Trudno, najwyżej się pomylę. Super, jest na ostrzu. Mamy skalowanie na poziomie B. Bardzo mocne. Niżej jest tylko A i S. Co nowego powinniśmy zrobić? Może kupić kilka rzeczy. Co ty masz? Ciężkie bełty mnie nie interesują. Masz duże strzały. To bym chciał kupić. Świetnie. Czy ja mam przy sobie jakieś przedmioty, które dają duszę? To bym chętnie skonsumował. 6000. Ładnie. Kupimy za to strzały. Na pewno te. 120. Na pewno. Świetnie. Te też zwykłe też. Goodbye. Super. I przy okazji, wiecie co, posprzedajemy mu kilka rzeczy, bo mamy sporo fantów, których nie potrzebuje. Sprzedawanie przedmiotów. To nie, to nie. 35 wiary. Odpada. To też odpada. Czarna klinga. Sprzedamy. Dobra, pochodnia zostanie. Co to za tarcza jest? Stabilność mniejsza, mrok mniejszy, błyskawice dużo mniejsze, ogień mniejszy, magia mniejsza, ale generalnie też jest fajna. Jest trochę lżejsza od naszej, ale sprzedamy ją. Co, no to w sumie to też sprzedamy. Jest tak ciężka. Nie będziemy robić ciężko zbrojnego rycerza przecież. Tutaj. Przepastka starego mędrca. Sprzedajemy. Dranglejska zbroja sprzedajemy. Zbroja Herolda również. Cierniowa zbroja również. Te rzeczy również się nie opłaca już trzymać. Mają mniejsze statystyki od moich. Teraz tak. To sprzedajemy. To sprzedajemy. Cierniowe rękawice sprzedajemy. Rękawice ciemności to bym sobie zostawił. Fajnie wyglądają po prostu, mają całkiem niezłe buffy. Tutaj teraz. Cierniowe nogawice. Mnie interesują najbardziej odporności magiczne w tym momencie, więc sprzedamy. To ma niby wyższe troszeczkę. Ale wszystko inne leży i kwiczy. Tutaj na mrok jest trochę większa odporność. Pierścienie. Pierścienie to może w sumie nie będziemy sprzedawać. Albo takie, które dają te bonusy do magii. Zwiększa absorpcję obrażeń od ognia. Absorpcja nie. Bardzo wzmacnia piromancję. Na pewno nie będziemy używać. Pozwala na dostanie dodatkowych czarów. Nie będę używać. Ja nie planuję robić NG+, więc dlatego sprzedaję te rzeczy. Zabicie wrogowie dają ci więcej dusz. Myślę, że też możemy sprzedać. Zwiększa odporność na trucizny, krwotoki, skraca czas rzucania czarów. Sprzedajemy. Wzmacnia ataki ogniem, lecz zmniejsza absorpcję obrażeń. Sprzedajemy. Świetnie. Teraz kup przedmioty. I mamy co? Miecz dwuręczny dostałeś. Świetnie. Duży zapas strzał sobie porobiłem dzięki temu. Przyda się na wszystko, co teraz spotkamy.
No i mamy tą ostrą klingę. A teraz pytanie, czy my chcemy ryzykować i polecić sobie Stary Król Demonów, Demoniczne Ruiny? Pójdźmy do Demonicznych Ruin. Bo ja chcę zobaczyć jeszcze, czy da się, może tam się na górę jakoś da wejść inaczej. Bo nie widziałem tam po prawej stronie, jak łaziły te kraby. Tam po prawej, żeby coś było do zabicia. Pójdziemy sobie tędy. No, pokażę, o co chodzi. Nie, tutaj wyszliśmy. Świetnie, no musimy w drugą stronę iść. I cóż takiego spotkam na swojej drodze aktualnie? Skończę ten odcinek, muszę z psiakiem wyjść. Już trochę nagrywam, a robię sobie taką fajną serię. Hello! Hello! O, świetnie. Wow. Ładne obrażenia idą. Naprawdę ładne. Odłamek tytanitu. Czemu odłamki tytanitu mi tu spadają ciągle? Jesteśmy w jakichś znowu katakumbach. Czemu znowu katakumby? Rany boskie. Jest więcej tego gówna. Na razie sobie zobaczmy tą stronę. Muszę troszkę więcej do życia dać później. Damy teraz nam wytrzymałość. Czy ja słyszałem jakiś płacz? Czy to tylko moja wyobraźnia? Źle! Boże drogi, co tam się dzieje? Interesująca walka jest z nimi. Nie? Jeszcze jeden. Powiem wam, że chyba nawet obrażenia zadajemy większe niż poprzednio. Jestem zadowolony ze zmiany. Odłamek tytanitu, świetnie. Jak tylko teraz zdobędziemy jeszcze dwie grudki tytanitu, że to zatrucie sobie wyeliminujemy, żeby nas nie zżerało. Ale tutaj się pięknie wkopałem, tak po prostu idealnie. Ja nie wiedziałem, że to będzie jeszcze dwóch. Hello. Nie? Odłamek tenis, ognisty klejnot. Nie miałem pojęcia, że to będzie jeszcze dwóch. To jest tak radości w biegu, co tam. Wow. Cholera jasna. Jeszcze więcej ich tu jest. Oh, hello. Biegniesz na górę? Najpierw sobie sprawdzimy tą stronę. Nie umiesz wejść na górę. Świetnie. Czy to jest ta ściana żyje, czy nie? Okej. Nawet nie zauważyłem, że to coś na mnie wbiegło. Świetnie. Estus. Co my tu mamy? Ważnie. A, to są ci. Zobaczmy, przez ścianę wieje. Nerwujące. A więc musimy zabić to małe.
Nędzna pułapka. Żar. Coś tu mamy? Nic. Skok. No nie! O, oh, wow. Zginiemy. Wiedziałem. Ten skok mi się nie udał tak bardzo. No dobra. Tutaj w takim razie skończę odcinek. Dzięki za uwagę. Widzę, że gra się rozwija całkiem fajnie. Schodzimy coraz głębiej. To mi się podoba, że wielopoziomowe są te lokacje. No, zginęliśmy przez mój błąd ze skokiem, bo chciałem zdobyć ten przedmiot, który tam jest, ale no, tak bywa. Nie udało się. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej pa!